Staramy się w każdych naszych działaniach uwzględniać właśnie głos młodzieży, co jest właśnie częścią tych i praw dziecka, i demokracji, żeby ich słuchać tak naprawdę, dać im możliwość wypowiedzenia się, powiedzenia swojego zdania, czasami wdania się w dyskusję nawet. Cześć, z tej strony Agata Kępa, kanału Lub Bezpośrednio, projekt Instytut Demokracji Bezpośredniej. Dzisiaj na kanale goszczę Magdalenę Sierotnik z Towarzystwa Wyspa z Chorzowa. Hej! Cześć, Magda Sierotnik z tej strony, Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka Wyspa z Chorzowa. Będziemy rozmawiać o tym, jak się możecie domyślać po tym, czego dotyczy to towarzystwo, o wychowaniu w duchu demokracji, ale nie takim wychowaniu, które możemy zdobyć w szkole, bo o nim już trochę było, tylko chyba przede wszystkim takim wychowaniu dla demokracji, w duchu demokracji, które też się odbywa poza szkołą, nie tylko w tym samym towarzystwie. Ale tak na start, jakbyś mogła powiedzieć, czym jest Towarzystwo Wyspa i czym się w nim na co dzień zajmujecie, jakie są wasze cele? Tak jak już powiedziałam, pełna nazwa brzmi Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka Wyspa, z czego możemy wszyscy wnioskować, że naszym głównym celem jest praca z dziećmi i młodzieżą. Wyspa jest organizacją pozarządową, która powstała w roku 1990, więc już dość bardzo dawno temu była stworzona przez Stefana Sierotnika. I głównym zamysłem było stworzenie takiego miejsca, takiej właśnie bezpiecznej wyspy, gdzie młodzież, dzieci, które, jakby to ładnie tak nazwać, które się gdzieś toną w tych, są zagubione, gdzieś toną w tej beznadziei, że znajdą tą swoją wyspę, w której są bezpieczne, i tam mogą być, mogą być sobą. Więc właśnie tak powstała wyspa i wydaje mi się, że przez te 33 lata właśnie jest tą bezpieczną przystanią. Kierujemy się takimi wartościami, które są dla nas niesamowicie ważne. To jest właśnie otwartość, miłość, tolerancja, szacunek, i wolność. I zawsze te wartości nam przyświecają i też bardzo lubimy się dzielić tymi wartościami z młodymi ludźmi. A celem takim głównym też, od którego zawsze wychodzimy, jest działanie na rzecz dobra dzieci. I to znaczy wszystko. To może znaczyć wszystko. Ale właśnie od tego wychodzimy. I przy każdym działaniu, jakie podejmujemy, właśnie myślimy o tym dobrze dziecka. I co jest dla nas niesamowicie ważne, jest, żeby słuchać głosu młodych ludzi, bo to oni tak naprawdę mogą nam powiedzieć, czego oni potrzebują. Więc to jest też takie bardzo dla nas ważne, żeby z nimi rozmawiać, z nimi być. I też staramy się szerzyć te nasze wartości tutaj poza te nasze granice. Staramy się rozmawiać o prawach dziecka, prawach człowieka, i szerzyć tę wiedzę, szczególnie o prawach dziecka, bo jest to bardzo, bardzo temat, o którym, bardzo znany temat, o którym się bardzo niewiele mówi. Rzeczywiście, myślę, że jeszcze dosyć popularne jest to, że o prawach dziecka mówią dorośli, ale już nie tak często mówią o nich dzieci. No i myślę, że sama jako dziecko nie byłam raczej odosobnionym przypadkiem, że nie myślałam właśnie o sobie w kontekście jakichś specjalnych praw, które mi mogą jako jednostce przysługiwać. Może ewentualnie gdzieś poprzez naukę na WOS-ie czy w szkole, no to bardziej w kontekście praw obywatelskich, które też w dużej mierze zaczną mi szerzej przysługiwać po skończeniu 18 roku życia. No i tu jest pewnie taka luka. Jak udaje Wam się łączyć właśnie tą edukację
o prawach dziecka, właśnie edukację też o demokracji, o wolności, z dbaniem o dzieci i stworzeniem takiej bezpiecznej wyspy. Czy to się w jakiś sposób właśnie naturalnie łączy, czy to są takie raczej odrębne cele? To się bardzo łączy. Bo wiesz, właśnie tak jak mówisz, że w sumie dzieci nie do końca wiedzą, że one mają te prawa. I jak staramy się właśnie tworzyć różne warsztaty na ten temat i dostarczać tej wiedzy, to jest zawsze takie wow, że coś takiego istnieje. I im bardziej wzrasta ta świadomość, tym bardziej te młode osoby są świadome tego, że kurczę, to ja mogę coś powiedzieć, to ja jestem traktowany, no powinienem być traktowany na równi w sumie. Więc to wydaje mi się, że bardzo się to łączy i staramy się też tworzyć takie osobne programy typowo pod prawa dzieci, ale jeżeli czasami robimy jakieś wymiany międzynarodowe, to zawsze się gdzieś staramy przepleść taki jeden blok chociażby, właśnie jeżeli chodzi o te prawa dziecka bądź o demokrację. Staramy się w każdych naszych działaniach uwzględniać właśnie głos młodzieży, co jest właśnie częścią tych i praw dziecka, i demokracji, żeby ich słuchać tak naprawdę, dać im możliwość wypowiedzenia się, powiedzenia swojego zdania, czasami wdania się w dyskusję nawet. Więc staramy się im no, tak otwierać ten taki świat, pokazać im, że oni są częścią tego, że to wiesz, jest bardzo, bardzo popularne, bardzo bolące powiedzenie, dzieci ryby głosu nie mają, prawda? Ale ja zawsze mówię, no ale ryby też się jakoś muszą komunikować, więc to wcale nie jest tak. Więc wciąż, pomimo że żyję w XXI wieku, ja bardzo często spotykam się z tym zdaniem. I no, jest bardzo smutne. Ale właśnie naszym zadaniem przy każdym naszym działaniu jest to, żeby włączać tę młodzież, żeby ich nawet nie tyle, że aktywizować, tylko po prostu pozwalać im być sobą, pozwalać im wyrazić zdanie, pozwalać im czasami nam powiedzieć, że robimy coś źle. Co wiadomo, że nasze ego często jest takie, no fajnie, ale no, wciąż od młodych osób bardzo dużo się uczymy tak naprawdę. I pomimo, że jesteśmy organizacją, która ma tam 33 lata i prowadzona jest przez osoby dorosłe, to my tak naprawdę najwięcej uczymy się od tych dzieciaków. I to one tak jakby kształtują nam, co my będziemy dalej robić tak naprawdę. Powiedziałaś, że jedną z tych rzeczy, którą robicie, to jest nadawanie dzieciom też tego głosu, dawanie im tego prawa do głosu, który na co dzień niestety, między innymi przez to powiedzenie dzieci ryby głosu nie mają, jest ten głos odbierany. W jaki sposób my, jako dorośli ludzie, możemy właśnie być czuli na te potrzeby tych małych ludzi, dzieci i młodzieży, i w jaki sposób też możemy dbać właśnie o rozwój i wychowanie dzieci, młodzieży, nie zapominając właśnie o edukacji, o ich prawach, o wychowaniu jakby w takim demokratycznym duchu w ramach jakby tej idei, tak żeby też włączać je w to społeczeństwo obywatelskie, które przecież chcemy też wszyscy budować, a wraz z magicznym skończeniem 18 roku życia nie staniemy się nagle takimi aktywnymi członkami, tylko to się musi zaczynać wszystko wcześniej. O, to jest super pytanie i bardzo Ci za nie dziękuję. Wiesz co, dla mnie najważniejsze jest to, żeby nigdy nie zapominać o tym, że my też kiedyś byliśmy dziećmi. Bo czasami wydaje mi się, że jak przekraczamy ten magiczny wiek 18 roku życia, to my już jesteśmy super dorośli. I te wszystkie problemy, które były, jak byliśmy dziećmi, to już w ogóle nie istnieją, nie były. Więc to jest niesamowicie ważne, żeby wciąż pamiętać, że kiedyś się było dzieckiem i wiadomo, że jako dorosły człowiek ma się inne priorytety.
ale i z tymi priorytetami czasami się wiążą różne problemy, ale nie można zapominać, że każdy wiek wiąże się z czymś innym tak naprawdę. Bycie dzieckiem naprawdę nie jest łatwe. Może fajnie się mówi, że to jest tak pięknie, kolorowo i że o, chciałbym wrócić do czasów dzieciństwa. Ale w tym czasie też są różne problemy i to jest niesamowicie ważne, żeby uwzględniać to, że mając te 15 lat, mam jakieś swoje wewnętrzne problemy. Zresztą muszę zaraz wybrać szkołę, to też nie jest wcale takie łatwe. Jest bardzo dużo różnych priorytetów. Wiek nastoletni to jest wiek, w którym poszukujemy siebie tak naprawdę. My dopiero tworzymy tą swoją osobowość i to jest niesamowicie trudne. Więc to, że ktoś przeszedł przez ten czas, no to wielkie brawa, bo naprawdę wow, znalazłeś siebie. I to nie znaczy oczywiście, że wchodzisz w dorosłość i musisz już wiedzieć wszystko na temat życia i gdzie idziesz. Wiadomo, że nie. Ale przeszedłeś ten najtrudniejszy proces tak naprawdę. Więc warto pamiętać, że, no, że młode osoby mają problemy. I to nieważne, ile masz lat, czy masz 8, czy 15, czy nawet jeszcze mniej. Ale trzeba bardzo to uwzględniać. I myślę, że co jest ważne, co my jako dorośli możemy robić, to słuchać, pozwolić młodym osobom dojść do głosu, pytać o ich zdanie, o ich potrzeby, i uwzględniać ich odpowiedzi, bo to też jest ważne, że samo pytanie nic nie zmieni. Czasami, jeżeli usłyszymy nie, no to to nie też jest odpowiedzią i też bardzo często mówi o jakichś potrzebach. Więc też gdzieś te swoje ego trzeba troszkę tak obniżyć i powiedzieć: okej, nie. Można spytać, dlaczego nie? Oczywiście, nie. Tu wszystko chodzi o rozmowę i komunikację, więc warto jest rozmawiać i słuchać. I myślę, że bardzo ważne jest także dawanie jakiejś sprawczości młodym osobom. Pozwalać im decydować o sobie. Czasami, wiesz, nawet takie banalne rzeczy, jak co chcesz zjeść na śniadanie. Ale to już jest takie dawanie mu umiejętności podejmowania decyzji. To tak jak właśnie powiedziałaś, że wchodzimy w wiek ten dorosłości 18 lat, no i my już musimy sami podejmować decyzje za siebie. Mamy odpowiedzialność, mamy teraz, w sumie zostaliśmy całkowicie sami. A jak właśnie do tego przez te 18 lat, całe swoje życie, nie miałeś możliwości decydowania o samym sobie, to w jaki sposób w sumie masz tak nagle wiedzieć, czego ty chcesz, jak to się w ogóle robi tak naprawdę? Więc tak naprawdę zadaniem naszym jako dorosłym jest przygotowanie tych młodych osób do tego, żeby one potrafiły później w życiu decydować o samych sobie, żeby potrafiły wyrażać swoje zdanie i wyrażać swoje potrzeby. I no i tak naprawdę tak jest, bo ja też często słyszę to, że no ale ja byłem tak wychowany i wyszedłem na ludzi. No, warto też czasami sobie w tym momencie zadać pytanie, że kurczę, a może gdybyś miał jakąś pomoc, może byłoby ci łatwiej. A poza tym zadaj sobie pytanie też, czy wszystkie twoje potrzeby były spełniane. Więc czasami trzeba podważać swoje własne jakieś tam historie, swoje własne zdania, no i po prostu otworzyć się na tych młodych ludzi i słuchać, być i tyle. Wyrażanie swoich własnych emocji i nauczenie się jakby też wyrażania tych potrzeb jest na pewno bardzo istotne. Na pewno spora część społeczeństwa, tego też dorosłego, tego nie potrafi. No i jest trudniej sobie poradzić z problemami, z różnymi wyzwaniami, jeśli nawet nie potrafimy ich konkretnie nazwać. Więc nauczenie się tego właśnie już jako dziecko, jako osoba młoda, nastolatek, nastolatka jest na pewno bardzo ważne. Świetnie, że też istnieją miejsca, które pokazują, że te potrzeby właśnie młodych osób są bardzo istotne. To wszystko też
jest właśnie zapewnieniem też takiej tej bezpiecznej przestrzeni, o której mówiłaś, tej takiej wyspy, którą też przecież jesteście. No i na pewno pomaga też dbać o takie potrzeby psychiczne, bo to nie tylko właśnie potrzeby jakieś fizyczne i ogólnobytowe są bardzo istotne, ale także te. No a wiemy z różnych badań, sondaży, statystyk, że kondycja psychiczna polskich nastolatków, nastolatek niestety nie jest dobra i tutaj bardzo często jakby te młode osoby mają różne objawy depresji, tak samo jeśli chodzi o liczbę jakichś prób samobójczych i tak dalej, no to niestety nie są to jakby pozytywne dane, zwłaszcza na tle innych krajów. W jaki sposób wy się staracie przy tym wszystkim też właśnie zapewnić tak naprawdę ten dobrobyt jakby psychiczny, na co zwracać uwagę? I dlaczego jakby to jest ważne, żeby w ogóle starać się jakoś dalej edukować, czy zadbanie właśnie o te potrzeby psychiczne i takie podstawy, słuchanie głosu jest na przykład taką podstawą, jeśli chcemy dopiero dalej gdzieś edukować o różnych ideach i tak dalej. Tak jak powiedziałaś, zdrowie psychiczne młodych osób jest w bardzo kiepskim stanie. Ja pozwoliłam sobie sięgnąć też do raportu Młode Głowy z 2023 roku, który był przeprowadzony przez Fundację Unawedza. I jak go czytałam, to po prostu no, po prostu. Wiesz, badanie było przeprowadzone w szkołach i można tam na przykład wyczytać takie dane, że 40% osób badanych myślało o popełnieniu samobójstwa, co dziesiąta osoba deklaruje podjęcie próby samobójczej. I chciałabym wierzyć w to, że to jest nieprawda. Naprawdę bym bardzo chciała w to wierzyć. Ale mamy, pracując z młodymi ludźmi, sama bardzo dobrze widzę właśnie, że to zdrowie psychiczne jest na no, bardzo słabym poziomie. I pomimo, że bardzo dużo mówimy na temat zdrowia psychicznego, co jest super, bo młodzież przestaje się bać o tym mówić i trzeba o tym mówić. Trzeba mówić, że to jest okej, źle się czuć, że to jest okej, mieć jakieś zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne. Wszystko jest okej i nie ma w tym żadnego wstydu. I no, mamy tutaj bardzo dużo dzieciaków, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym, problemy z zaburzeniami odżywiania. I w jaki sposób my działamy? Wiesz, wydaje mi się, że co jest najważniejsze, to że te młode osoby, one wiedzą właśnie, że mogą tutaj przyjść i pogadać z nami na ten temat. Że przyjść i powiedzieć, słuchaj, że słuchaj, no, mam problemy w szkole i że sobie totalnie nie radzę i że no, jest mi wstyd, ale no, że się samookaleczam i, no, i że ja już w sumie to nie wiem, co mam robić. I często nam opowiadają o sytuacjach, jakie się dzieją w domach, w szkołach, na podwórkach. I mam wrażenie, że jesteśmy takim po prostu pierwszym frontem, który to odbiera. I powiem ci, że jestem niesamowicie dumna z tego, że dzieciaki czują, że mogą przyjść i pogadać o tym. Często też różne problemy wynikają z tego, no, że totalnie nie są akceptowane, bo należą do środowiska LGBTQ+ i też nie odnajdują wsparcia, więc często też się zdarzało, że no, pierwszy taki swój coming out stał się tutaj na wyspie i to też po prostu byłam przeszczęśliwa i że to się stało, bo widziałam potem, wiesz, no, moja reakcja była taka bardzo pozytywna. I jak te dzieciaki widzą, że to jest akceptowane tutaj, to potem no, widzisz tą zmianę, jaka się dzieje, że w końcu są sobą, że może w domu nie mogą, może w szkole też nie mogą, ale przynajmniej gdzieś mogą. I to jest super. No i też zawsze staramy się z nimi rozmawiać, bo nawet jak mamy warsztaty totalnie niezwiązane ze zdrowiem psychicznym, nie mam pojęcia o czym takie.
randomowy, teatralny, powiedzmy, to zawsze się przewinie jakiś taki temat, że na przykład ktoś powie, że w sumie to nie chce mi się żyć. I wiesz, nie można tego zlekceważyć. Wiedzieć, no, okej, pogadamy potem. I często staramy się rozmawiać na ten temat z daną osobą, gdzieś tam próbować zdążyć, zrozumieć, jakie są potrzeby tej osoby. Zaczęliśmy też praktykować na każdym projekcie, jakie robimy. Na początku mamy warsztaty z psychologiem, żeby też młodzież wiedziała, nawet ta, która przyjeżdża z zagranicy, żeby wiedziała, że to jest właśnie takie bezpieczne miejsce. I powiem, że okej, przyjeżdżam się tutaj bawić w ogóle, wszystko ma być super, pięknie, kolorowo, ale że jeżeli poczujesz, że jest za dużo i że potrzebuje, nie wiem, porozmawiać, potrzebuje coś wyrzucić z siebie, no to że właśnie to jest ta bezpieczna przestrzeń, że w sumie to tutaj możesz, że no okej, przyjeżdżasz na 2 tygodnie i no i nie rozwiążemy wszystkich twoich problemów, chociaż oczywiście bardzo byśmy chcieli, ale przynajmniej możemy wskazać drogę, możemy pokazać, dać to wsparcie takie. Więc no, ważne jest taka świadomość, takie bycie. I też na naszych mediach społecznościowych staramy się promować to zdrowie psychiczne, że warto jest o tym rozmawiać. I wiesz, ja zawsze byłam tą taką osobą, która podchodziła do dzieciaków i pytała, jak się czujesz, że co tam dzisiaj u ciebie. I na jednym z projektów podeszła do mnie dziewczyna i mówi, no w sumie to jak ty się czujesz? Bo tak cały czas tutaj chodzisz i ja widzę, że ty jesteś zmęczona i że może ty byś odpoczęła. I dla mnie to było takie, o kurczę, że wow, nie? Że załapała, że warto jest zapytać. No powiem ci, że dla mnie to było takie, kurde, masz faktycznie rację, że chyba też muszę zacząć zadbać o siebie czasami, że muszę zadbać na chwilę o siebie, żeby móc dalej dbać o innych. To też jest bardzo ważne i o tym nie można zapominać, bo no, tak wiesz, tak samo jak w samolotach, zawsze mówią, że zanim założysz dziecku maskę, załóż też sobie, załóż najpierw sobie, więc tak samo też my dorośli musimy zadbać o swoje zdrowie psychiczne, żeby móc pomagać tym młodym ludziom. No i tak, no i właśnie tak tutaj na wyspie najważniejsze to jest to, że jesteśmy i że jesteśmy zawsze dostępni, czasami nawet po godzinach pracy dostaję jakiegoś SMS-a, no i czasami wiem, że to jest sytuacja awaryjna, więc z chęcią poświęcam ten czas, żeby porozmawiać. Ale co jest bardzo ważne, to jest też praca z rodzicami. No bo wiesz, no my nie jesteśmy profesjonalistami, nie jesteśmy psychologami, nie jesteśmy psychoterapeutami ani psychiatrami, więc bardzo ważne jest to, żeby też pracować z rodzicami i często rodzicom uświadamiać, że to jest okej, że twoje dziecko ma prawo się źle czuć, ma prawo mieć problemy, ma prawo mieć depresję i nie ma w tym żadnego wstydu, bo to jest chyba to, co tak najbardziej przyświeca tutaj ludziom, rodzicom, że oni się boją się wstydu na swojej rodzinie tak naprawdę. Więc bardzo, bardzo ważna jest praca z rodzicami i nie można o tym zapominać. I trzeba rozmawiać, trzeba pomagać, trzeba być, więc po prostu trzeba integrować to całe środowisko. My jak najbardziej jesteśmy chętni, żeby wskazywać drogi, że słuchaj, tu możesz poszukać, tu możesz zapytać. Ale no, do ukończenia 18 roku życia rodzic jest odpowiedzialny za dziecko. Więc no, nawet jak dziecko chce samo pójść do psychologa, to nie może. Więc bardzo ważna jest ta współpraca z rodzicem. Bardzo niesamowicie ważna. No to z pewnością to jest coś, czego chyba się też uczymy cały czas, jakby czy to w szkole, czy w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, które współpracują z dziećmi, z młodzieżą, że tak naprawdę nie da się wychowywać bez rodziców, bo to rodzice są tym niezwykle ważnym właśnie elementem też
dorastania. Ale generalnie z tego, co mówisz, wybrzmiewa bardzo duża taka otwartość i akceptacja różnorodności. Wiem, że w ramach właśnie Towarzystwa Wyspo organizujecie różnego rodzaju projekty, między innymi współpracujecie z różnymi organizacjami, także tymi zagranicznymi. I czy ta wielokulturowa integracja, która się na pewno w tych projektach odbywa, wpływa właśnie też jakoś pozytywnie na młodzież, na to, jakie oni mają podejście do różnorodności tak naprawdę i czy to jest ważne dla takiego demokratycznego wychowywania? To jest niesamowicie ważne. Bo wiesz, możemy się uczyć w teorii. Możemy się uczyć o różnorodności, ale dopóki nie doświadczymy, to ta wiedza tak naprawdę niewiele znaczy tak naprawdę. Ja też teraz bardzo dużo jeżdżę na szkolenia za granicę. Poznaję wiele cudownych ludzi z różnych środowisk, z różnych kultur. I ja się wciąż uczę tak naprawdę tej swojej otwartości. Dużo się dowiaduję o nowych kulturach, o nowych ludziach. Więc dopiero tak naprawdę jak zaczęłam doświadczać tej różnorodności, to dopiero tak naprawdę wtedy mogłam powiedzieć, że ja naprawdę jestem otwartym człowiekiem, bo wcześniej wszystko było w teorii. Dopóki tego się nie doświadczy w praktyce, to ciężko jest o tym powiedzieć, bo wiesz, bo często pochodzenie z różnych środowisk, z różnych kultur wiąże się z tym, że mamy też różne opinie i różne zdania na różny temat. Co jest totalnie okej, ale to nas też uczy takiego dialogu tak naprawdę, tej rozmowy, bo teraz w tym naszym spolaryzowanym świecie często ten dialog zanika, jest totalna nienawiść od razu. Więc ten dialog, takie właśnie takie miejsca, gdzie jest ta wielokulturowość, jest ta różnorodność, to są takie, oczywiście w takim w sumie w takiej ważnej atmosferze, to są właśnie te momenty i te miejsca, kiedy możemy poznawać innych ludzi, inne kultury i tak naprawdę dopiero wtedy poznajemy tą różnorodność, bo tak, no nie wiem, przez telewizję, przez media, to my widzimy tylko osłonkę i my widzimy tylko to, co albo my chcemy widzieć, albo to, co inni chcą widzieć. A często się okazuje, no, że nieważne skąd jesteśmy, ale nie wiem, lubimy tę samą muzykę. Lubimy, nie wiem, te same seriale, mamy o czym porozmawiać i czasami rzeczy, które nam się wydają, że jesteśmy totalnie innymi osobami. Jesteśmy, no, nie wiem, z dwóch różnych części świata, ale mamy tak naprawdę tak wiele wspólnego. To jest takie piękne, powiem ci. Naprawdę to jest piękne, że można dzielić się tymi swoimi doświadczeniami, przeżyciami, można brać od innych. Można dzielić się właśnie wieloma rzeczami, które nas interesują. I właśnie taka wymiana międzynarodowa, międzykulturowa jest cudowna, bo my wtedy burzymy te wszystkie stereotypy. Chcemy czy nie chcemy, to one gdzieś w nas są zakorzenione. Więc dopiero poznając, my jesteśmy w stanie powiedzieć, że okej, ten stereotyp to... Nie, to jest bullshit totalny. I no i wiesz, nienawiść często właśnie rodzi się z niewiedzy. Dlatego poznawanie i doświadczanie to jest to, co temu zapobiega. I to jest to, co jest no, bardzo ważne. I myślę, że co jeszcze za tym idzie wszystkim, że często... jesteśmy tak skupieni na tym swoim małym świecie, że żyjemy tu i teraz, że zapominamy w sumie, że jest jeszcze coś innego, że w sumie to małe miasto Chorzów to nie jest cały świat w sumie, że jest trochę więcej, a nawet trochę dużo więcej i właśnie wychodzenie czasami nawet poza te swoje takie strefy bezpieczeństwa, bo, no, no bo czujesz się tutaj bezpiecznie, a wyjście poza to no, jest takie trochę niekomfortowe, ale to jest właśnie, to jest ten,
strefa taka rozwoju, samorozwoju tak naprawdę. Więc uważam, że takich właśnie międzykulturowych wymian powinno być jak najwięcej i że powinniśmy młodym ludziom umożliwiać wyjazdy za granicę, poznawanie innych osób z różnych krajów i pozwalać im być ze sobą. I często, wiesz, na projektach jest oficjalny program, który my zapewniamy, ale tak naprawdę najbardziej wartościowe jest to, co się dzieje po programie, jak oni mają ten czas wolny, jak mogą sobie iść pograć w siatkówkę razem. I może czasami rozumieją totalnie, co mówią, bo no, bariera językowa często się zdarza. No ale wiemy, jak grać w siatkówkę, więc w sumie to możemy grać razem. Więc to jest fajne, że często nawet pomimo tej bariery językowej da się to pokonać. Naprawdę się da. Z pewnością się da pokonać. Sama pokonałam swoją barierę językową, jak uczestniczyłam w Erasmusie, więc tutaj też mam wrażenie, że jestem takim dowodem na właśnie to, o czym mówisz. Uczestniczyłam też poza Erasmusem w innych projektach międzynarodowych i na pewno są one niezwykle ubogacające. I mam wrażenie, że to jest opinia dla każdej osoby, która właśnie partycypowała w jakiejś wymianie zagranicznej, czy po prostu w projekcie z osobami z różnych regionów, z różnych krajów, bo to zawsze jest właśnie to zderzenie się ze stereotypami na żywo i zderzenie się z zupełnie różnymi ludźmi, doświadczeniami itd. Więc z pewnością to nam pozwala poszerzać horyzonty i też uczy różnych nowych perspektyw. Tak, z jednej strony jesteście tą wyspą, która tworzy tę przestrzeń bezpieczeństwa, a z drugiej strony tworzycie jakby z tej wyspy szereg takich dróg i mostów, które pozwalają na bardzo szeroką tak naprawdę edukację poprzez praktykę i umożliwianie poznawania jakby świata. Myślę, że w ramach takich uniwersalnych wartości, przynajmniej uniwersalnych dla większości, jakbyś miała tak na koniec powiedzieć jakąś radę właśnie dla osób, które nas słuchają, które nas oglądają, w jaki sposób z jednej strony tworzyć na co dzień, jakby też sobą po prostu taką bezpieczną przestrzeń, ale z drugiej strony, jak właśnie cały czas uczyć i siebie, i właśnie dzieci i młodzież, które gdzieś możliwe, że mamy w pobliżu, jakoś uczestniczyć w społeczeństwie obywatelskim, czy po prostu pokazywać im, że warto jakby też czasami mówić, że ich głos się liczy. Wiesz co, ja myślę, że warto pamiętać o tym, żeby być otwartym i nie bać się konfrontacji i rozmawiać, 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 bo to jest niesamowicie ważne, żeby nie zamknąć się w tym takim w tej swojej małej bańce po prostu, żeby wciąż starać się poznawać nowych ludzi, nowe kultury, poznawać nową wiedzę i być otwartym tak samo na potrzeby młodych osób, ale tak samo na swoje własne potrzeby, bo o tym nie możemy też zapominać, ale pamiętać, że my też przeszliśmy przez tą drogę bycia dzieckiem i bycia młodym człowiekiem. I wiadomo, niektórzy w duchu wciąż czują się młodzi, ja się czuję wciąż młoda. Ale wspierać młode osoby, bo one tego naprawdę potrzebują. I myślę, że bardzo ważne jest, żeby zbijać tą hierarchię, gdzie tu jest dorosły, a tu jest młody człowiek, że starać się to wszystko wyrównywać, że słuchaj, jesteśmy na równi i możemy działać razem. Tak, I tak. o tym pamiętać. Właśnie, OBW pamiętał, że cielęciem był i że cielaczki to też są jakby istoty i tak naprawdę tutaj wiek nie sprawia, że nagle zyskujemy na ludzkości, bo bycie człowiekiem nie jest zależne od wieku. Magdo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za gościnę na kanale lub bezpośrednio.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.